Dobry wieczór. Chciałem przedstawić obiekt usytuowany w Galerii Entropia na wystawie Entropia Online. Obiekt ma swoją tradycję i ma swoje lata, ale to chwila. Idea tego obiektu sięga połowy lat 80. Ponieważ funkcjonuje od tamtego czasu, a nigdy nie miał okazji być przedstawiony bliżej, no ta okoliczność wydaje mi się adekwatna. Otóż mniej więcej w połowie lat 80. Wraz z Eugeniuszem Mincielem zostaliśmy zobligowani do zaaranżowania wystawy na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Wystawy będącej podsumowaniem konkursu rysunkowego. Takiego międzyuczelnianego dużego konkursu. I w trakcie tej aranżacji wpadłem na pomysł, że jednym z takich elementów, które uznieślają, uwspanialają, piękne słowo, uwspanialają tą wystawę, może być komplet choinkowy. Posłużyłem się takim tradycyjnym wtedy kompletem choinkowym z takimi zwykłymi żaróweczkami. 12 sztuk chyba w komplecie. Teraz już mało kto pamięta, nieważne. W każdym bądź razie pojawił się nic tego nizowego kolega malarz, taki wrocławsko-gdański artysta z zahaczeniem o Warszawę, bo przecież to po drodze, był Włodzimierz Zaporowski. I tenże Włodzimierz Zaporowski na widok tych lampek, tego kompletu choinkowego, powiedział: słuchaj, wiesz, jak zrobić taki przerywacz do tych lampek, żeby tak migały? Pojęcia. I tu Włodek powiedział coś bardzo prostego. Słuchaj, wystarczy zwykły starter od świetlówki i wkręcasz go w dowolnym miejscu na dowolnej żyle przewodu i dostaniesz miganie. Nie wykorzystałem wtedy tego pomysłu, ale pozostał mi w głowie. Jakiś czas później postanowiłem go wykorzystać przy zwykłej, prostej żarówce. Początkowo była to 25. Cały czas jesteśmy w latach 80. No i w ten sposób powstało urządzenie elektryczne. No, w tej chwili zaprezentuję, jak to działa. Początkowo nieco mnie drażnił nieregularny impuls, który dostajemy dzięki tej instalacji. Wtedy jakoś takim marzeniem w tych 80-tych latach był taki równy stroboskop. Wydawało się równo to jest fajnie, a nierówno to jakoś nierówno. Ale jak się później przyjrzałem zagadnieniu, okazało się, że ma swoje zalety. Ta nieregularność podawanego impulsu skojarzyła mi się z ludzką kondycją.
która tym się różni od mechanizmów prostych, że jest właśnie nieregularna. Swoją drogą kod, który chcąc nie chcąc generuje to urządzenie, mógłby być odczytany przez jakiś mózg elektronowy. Ciekawe, co by ten mózg elektronowy wyczytał z tego kodu i czy dałoby się to przetłumaczyć na ludzki język. No i jeszcze jedna drobna rzecz. W tej chwili urządzenie jest jak najbardziej online. A wystarczy drobna sprawa. Offline.